Proszę Państwa, nie ukrywam, że umowa, która w tej kadencji bynajmniej mnie najbardziej cieszy, tak? Czyli umowa, o której rozmawialiśmy, dotycząca budowy domu dziecka, pierwszego domu dziecka w powiecie kołobrzeskim. Jak Państwo wiedzą, w naszych, jakby pod opieką naszą jest blisko 100 dzieci. Te 100 dzieci w chwili obecnej w tej pieczy instytucjonalnej przebywa poza powiatem kołobrzeskim. Czasami są to nawet znaczne odległości rzędu 400-500 km, a w naszej opinii warto, aby taki dom dziecka powstał. Dom dziecka, jak Państwo już od dłuższego czasu wiedzą, będzie budowany w Gostynie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Złożył się to dwa fakty. Po pierwsze, posiadamy tam własny teren, nawet z jakąś przyszłością, gdyby się okazało, że ten projekt jest projektem dobrym i skutecznym, to w każdej chwili na zasadzie projektu powtarzalnego, a ten projekt jest projektem powtarzalnym, możemy wybudować kolejny taki bliźniaczy, drugi, trzeci, kolejny dom. Mamy tam jeszcze zapas na 5 takich obiektów, łącznie z tym, który za chwilę będziemy tą umowę podpisywali. No i sama lokalizacja blisko, czy też ze wspólnym podwórkiem z DPS-em Gostyno, gdzie jak mówiliśmy, liczymy na zawiązanie tych takich więzi emocjonalnych pomiędzy naszymi starszymi podopiecznymi, tymi, którzy przebywają w DPS-ie, a tymi dziećmi. Dzieci, które będziemy gościli w naszym domu dziecka, w rodzinnym domu dziecka, bo to naprawdę nie należy tego kojarzyć z takim dużym obiektem, o którym Państwo pewnie czasami myślą, są to obiekty niewielkie. Ten dom dziecka chcemy wbudować i zrobić to w ten sposób, aby jeszcze te święta Bożego Narodzenia mogły te dzieci pierwsze tam spędzić. Dlatego umowa, którą dzisiaj podpiszemy, jej czas realizacji to jest 10 miesięcy i bardzo liczymy tutaj na wykonawcę, który na pewno w tym terminie się zmieści, ale proszę pamiętać, że przed nami również wyposażenie. W te wszystkie rzeczy ruchome, tak? Wykonawca buduje obiekt pod klucz, natomiast my musimy w meble, telewizory, no właściwie od łyżeczki do herbaty, począwszy, a skończywszy na tych meblach, ten obiekt wyposażyć. Obiekt dla 14 dzieci, gdzie dzieci będą przebywały w pokojach najczęściej dwuosobowych, których będzie większość. Jeden pokój będzie trzyosobowy, gdyby trafiło nam się na przykład rodzeństwo trzyosobowe. Jeden pokój będzie również przystosowany, gdyby się trafiło dziecko niepełnosprawne. Nie będzie problemu z komunikacją, dlatego że obiekt jest parterowy. Wszystkie funkcje będą realizowane z parteru. Oczywiście w obiekcie będzie znajdowała się wspólna kuchnia. Nie chcę tego nazywać celowo stołówką, bo to nie ma nic wspólnego z stołówką. Czyli to będzie to duża jadalnia z dużym stołem, gdzie dzieci będą mogły wspólnie z opiekunami te posiłki przygotowywać. Będzie pomieszczenie osobne do nauki, będzie osobne pomieszczenie do rekreacji, taki pokój do zabaw. No i oczywiście osobne pomieszczenia, łazienki dla chłopców i osobne pomieszczenia dla dziewcząt. Koszt realizacji inwestycji jest to kwota 2 miliony 810 tysięcy z jakimiś tam drobnymi jeszcze złotówkami. Nie ukrywam, że się bardzo cieszę, że firma z Kołobrzegu, tutaj z naszego powiatu kołobrzeskiego, okazała się najlepszą, a przypomnę, że konkurowało o to zamówienie 10 wykonawców, czyli konkurencja była w tym momencie spora. Dzisiaj podczas umowy jest pan Sebastian Iwicki, właściciel tejże firmy, która będzie ten obiekt realizowała. Jest pan wicestarosta Jacek Kusz, jest Mirosław Tesikowski, który prowadzi Wydział Inwestycji, który to projekt tutaj nam przygotował i tę umowę do podpisu przedstawił. Panie starosto, dwa słowa. Bardzo się cieszymy, że udało nam się wyłonić wykonawcę, że uda nam się ten obiekt zbudować. Potrzeby są ogromne i to jest bardzo istotne, co powiedział tutaj starosta, że nie jest to inwestycja, która jest tematem zamkniętym. Możliwe, że będziemy ten obiekt rozwijali pod względem kubatury, czyli ten obiekt powtarzalny może być zrealizowany w przyszłości po raz kolejny. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Wiemy, jaka jest sytuacja wśród rodzin zastępczych. Te środki, które są przekazywane przez budżet państwa, nie są zbyt atrakcyjne i tych rodzin zastępczych jest bardzo mało. Dopóki nie zostanie zmieniony ten system, my tutaj jako powiat mamy w obowiązku zastępować tego typu rozwiązanie i takim zastępczym rozwiązaniem jest ten rodzinny dom dziecka. Rodzinny dom dziecka, nie jest to, tak jak powiedział starosta, duży dom dziecka, który kojarzy nam się z minionych czasów.
chcemy, aby ten obiekt był takim rodzinnym miejscem, w których dzieci będą czuły się dobrze. Mamy nadzieję, że termin realizacji zadania zostanie przez wykonawcę dochowany i już pod koniec tego roku będziemy mogli cieszyć się wszyscy z tego pierwszego domu dziecka. Ja bardzo dziękuję Wydziałowi Inwestycji za przygotowanie projektu, za przygotowanie całej procedury przetargowej i życzę wykonawcy powodzenia i zrealizowania projektu. Jak najszybciej plac budowy przekażemy, więc też nam zależy na tym, żeby ten tempo się rozpoczęło. Pogoda jest sprzyjająca, jak Państwo widzą dzisiaj. Front robót w tych warunkach atmosferycznych może być prowadzony. Jak będzie wyglądało zarządzanie tym obiektem? To będzie jak w przypadku DPS-u, czy to zostanie jakiś zewnętrzny operator? Znaczy tak, przynajmniej dwa zadania. Wykonawca buduje obiekt pod klucz, ale bez wyposażenia. Więc w tym okresie będziemy również zabiegali, nie ukrywam, że będziemy starali się uruchomić tutaj różne działania społeczne. Już taką pierwszą deklarację strony Kobrzyskiej Izby Gospodarczej posiadamy na kwotę 25 tysięcy zł. No bo tak jak powiedziałem, po naszej stronie jest jeszcze wyposażenie. Kontrakt, który jest zawarty, no jest tylko na jakby roboty budowlane wraz z montażem i tymi wszystkimi elementami. No bo cóż, no wykonawca by to zamówił, podejrzewam, więc jesteśmy w stanie to uważam zrobić prościej. Natomiast jakie będzie zarządzanie? Dzisiaj skłaniamy się w kierunku tego, że będzie rozpisany konkurs i będzie to zlecone, tak? Czyli są określone ustawowo stawki za pobyt takiego dziecka i fundacje, stowarzyszenia, tego typu grupy będą, które posiadają stosowne kwalifikacje, będą mogły do tego konkursu przystąpić i później ten obiekt prowadzić jako zadanie zlecone. Z mojej strony ja mogę powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego powodu, że wygraliśmy ten przetarg i postaramy się zrealizować go w terminie. Projekt jest prostym projektem, więc nie będzie jakichś większych problemów. Myślę, że zaczniemy już w przyszłym tygodniu. Roboty ziemne, stan surowy, ściany, dach. Myślę, że już w kwietniu będziemy realizować już dach. Myślę, że tak to zamierzamy gdzieś koło października już oddać ten budynek. Słuchajcie, obiekt 400 metrów powierzchni, tak? Parterowy, dach, blachodachówka, tak? Spadzisty, tak? Pokoje, środkiem biegnący korytarz po lewej i po prawej stronie pokoje. W jednej z części, to nie jest skrzydło, bo to jest jedna kubatura, jedna bryła. Największe pomieszczenie, czyli wspólna jadalnia ze wspólną kuchnią. Obok pokój do nauki, obok pokój osobny do rekreacji. Dwie łazienki, jak dobrze pamiętam, chyba po cztery oczka. Dwie łazienki, jedna to cztery oczka dla dziewczyn, jedna łazienka dla chłopców. Jest jeszcze pralnia, no bo powiedzmy przy 14 dzielci, no to tego prania jest tam sporo. Jest też zagospodarowany teren przed samym, czyli takie miejsce do jakiejś tam rekreacji, które w przyszłości chcemy, żeby służyło do tych wspólnych spotkań tutaj tych starszych naszych podopiecznych DPS-u i domu dziecka. No, obieg jest bardzo prosty, tak? To naprawdę jest jakby elementarna konstrukcja, tutaj nie ma niczego. Parterowy, co podkreślam, to też jakby nam ułatwia kwestie dotyczące komunikacji, gdyby nam się trafiło dziecko niepełnosprawne. To oczywiście jeden pokój też jest przystosowany, tam są szersze drzwi są do łazienki, sama łazienka jest jakby większa, żeby można było tam wjechać wózkiem, posiadająca specjalne uchwyty ułatwiające korzystanie z prysznicu, z toalety, więc tak to wygląda. Funkcjonalne, tak, no bo tutaj drugi raz koła się nie wymyśli, tak, z zewnątrz naprawdę będzie wyglądało to jak większy dom jednorodzinny, tak, no, większy. 400 metrów, chociaż i takie domy dzisiaj się trafiają budowane przez indywidualne osoby. Ja tylko dodam, że będziemy chcieli również rozmawiać z wykonawcą. Jesteśmy na etapie projektowania w naszych domach pomocy społecznej takiego miejsca spędzania wolnego czasu dla osób przebywających tam. Pierwsze takie miejsce będzie realizowane w DPS-ie w Ustibórz i takie samo miejsce będziemy chcieli zrobić w DPS-ie w Gościnie.
tak aby połączyć to miejsce, aby ci ludzie starsi, którzy przebywają w naszych DPS-ach, mogli funkcjonować na co dzień na przykład z dziećmi, które są w naszym domu dziecka, które nieopodal będą spędzały swój wolny czas na przykład na placu zabaw. Taka forma integracji, którą sobie założyliśmy, uważam, jest to celowe działanie. To, o którym mówiliśmy od kilku miesięcy, że będziemy chcieli się w przyszłych miesiącach, latach skoncentrować na dofinansowaniu i rozwoju tych dwóch domów pomocy społecznej w Gościnie i we Włościborzu. Więc dwa takie miejsca powstaną. Będziemy uzgadniali to z wykonawcą, jak on by to widział, aby przy okazji prowadzenia tych wszystkich robót budowlanych takie miejsce na terenie DPS-u w Gościnie i przy domu dziecka wykonać. Niech Państwo zwrócą uwagę, to jest sama miejscowość Gościna, jest już miastem, tak? To jest drugie miasto w powiecie, jest w miarę dobrze skomunikowane, więc sporo autobusów przez Gościno jeździ. Bardzo niedaleko jest szkoła podstawowa, więc dzieci będą mogły, za przeproszeniem, pieszo dojść, bez żadnego tutaj problemu komunikacyjnego. Jest biblioteka, jest dom kultury, więc wszystkie te funkcje, które są uzupełniającymi funkcjami dla tych dzieci w tej miejscowości znajdują. Tak? To nie jest dom dziecka, które często są lokalizowane gdzieś tam na jakiejś małej wsi, gdzie właściwie nie ma co robić. Tak? Gościnno tętni życiem, jest sporo imprez, więc mam nadzieję, że te dzieci również na tych imprezach się włączą. No i to, co powiedziałem, też zwracaliśmy uwagę na dostępność do szkoły. Tak? Przede wszystkim do szkoły podstawowej, która jest w odległości chyba 400 metrów, tak? Czyli spokojnie pieszo można dojść. Jeżeli nie ma pytań, to serdecznie dziękujemy za